Nasz Adwent potrzebuje przewodników. Wspominaliśmy Jana Chrzciciela. Dzisiaj chcemy przywołać Maryję. 8 grudnia jest jej uroczystość niepokalanego poczęcia. Ta niezwykła tajemnica wyboru Maryi prowadzi nas jeszcze w bardzo ważny moment. Tak jak ona, każda i każdy z nas jest niepowtarzalnie powołany w sposób zupełnie, absolutnie oryginalny i niepowtarzalny przez Boga. I to jest bardzo ważne przesłanie. Ale równocześnie ten niezwykły przewodnik po wierze, jakim jest Maryja, prowadzi nas w bardzo ważny moment. Wielkie decyzje są możliwe wtedy, kiedy człowiek jest w klimacie miłości, czuje się bezpieczny. Tylko wtedy jest w pełni otwarty, nie udaje, zdejmuje maski, nie potrzebuje niczego, czuje się bezpieczny. Miłość jest potrzebna jak powietrze i jeszcze bardziej, jak chleb i jeszcze bardziej. Jeszcze raz sięgam do księdza Renelu, który wspomina moment, kiedy ich zabrano do domu dziecka, bo byli głodni i mówi do opiekunki: to prawda, proszę pani, żołądek przestał nas palić, ale zaczęły płonąć nam z bólu serca, kiedy ma się tylko mamę, która nakarmi głód czułości. To czemu ryzykować, że umrzemy z głodu? W chrześcijaństwie Maryja ma taką rolę. Przewodnika odważnego, ale bez Maryi wiara nie ma tej pięknej macierzyńskiej czułości. Spróbujmy pójść trochę za nią, jej tropem, jej czułością, jej bliskością, jej miłością.